No, jakby ktoś mi powiedział, że będziemy mieli 37 punktów gdzieś tam w wakacje, w lipcu jeszcze, to no, ja wierzę naprawdę w siebie, wierzę w swój zespół, w swoją pracę i pracę całego tutaj w ogóle zespołu. Natomiast no, to, co zrobiliśmy, jest niesamowite, natomiast walka się jeszcze nie skończyła. Na wiosnę, która będzie jeszcze cięższa niż jesień, czeka nas naprawdę ciężkie zadanie, ale dzisiaj nie patrzymy na razie na wiosnę, tylko się cieszymy się, świętujemy i myślimy tylko o tym, żeby się dzisiaj pobawić. Co uważam, że to był chyba najlepszy zespół, który przyjechał do Jarocina, szczególnie w drugiej połowie przy tak ciężkich warunkach, bo nie ma co ukrywać, dzisiaj jest ostatnia kolejka, jest połowa listopada, boisko też już nie jest najlepsze, więc naprawdę zaprezentowali się ze świetnej strony, jak to widać, że mają ogromne indywidualności, ale my mamy świetny zespół i dzisiaj zasłużenie wygraliśmy, ponieważ byliśmy monolitem. 4 dni i 3 bramki, to jeszcze szkoda, że ta runda się kończy, bo może z Lewem by powalczył gdzieś tam o te statystyki, które Lewandowski gdzieś tam robi. Natomiast no, świetna sprawa, że Huber do nas wrócił. Wydawało się, że on i Mateusz Ławniczak nie byli w stanie już wrócić. Zerwane więzadła w kostce, to jest 1,5-2 miesiące przynajmniej przerwy. No, gdzieś tam zaryzykowaliśmy, nie poszli na operację i tak naprawdę no, oni nie są sprawni na 100%, trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast no, Huber cię zrobił kapitalną sprawę i zdobył bramkę. No i 3 bramki w 2 meczach, to mówię, aż żal, że dzisiaj się skończy ten cały rok piłkarski. Do końca listopada trenujemy, cały czas regularnie. W sobotę gramy mecz kontrolny z Koźminem. W Koźminie także zapraszam na godzinę 12, może 12.30, może 13, jeszcze tam kwestia tej godziny będzie uzgodniona. Natomiast później z końcem listopada zawodnicy będą mieli indywidualne rozpiski. No i później w styczniu 11 wracamy z powrotem do zajęcia.